Nowenna za zmarłych, dzień siódmy, za zmarłych nagle. Powierzamy Ci, Panie, dusze naszych najbliższych osób, które zmarły bez pociechy sakramentalnej lub które nie miały możliwości żałowania za grzechy nawet pod koniec swego życia. Ojciec Antonio Rungi. Panie, Twojemu miłosierdziu powierzamy dziś wszystkich, którzy odeszli do Ciebie nagle, nie tylko na skutek choroby, ale także ginąc w katastrofach, wypadkach, zamachach. Wielu z nich nie spodziewało się śmierci, a wielu być może nie było do niej przygotowanych, nie pamiętając, że Dzień Pański może przyjść jak złodziej w nocy. Panie, wierzę głęboko, że Twoja miłość może ich przygarnąć mimo wszystko. Proszę za nimi, odwołując się do Twojej bolesnej męki, do Twojego krzyża, na którym przebaczyłeś każdemu. Daj wieczne zbawienie wszystkim zmarłym nagle, a mnie samemu w jednej łaskę dobrej śmierci. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.